O, tu sobie na przykład jakiś bezdomny siedzi. Proszę bardzo, zamiast iść do bossa, który jest tam, to poszliśmy sobie w ten zaułek i tu jakiś bezdomny sobie chilluje pompę. O, lepiej! Nawet można medytować, proszę państwa. Ale dobra, pogadajmy sobie najpierw z nim. Okej. Okay. 四都龙神. Dobra, pomedytujmy sobie w takim razie. Jeśli Bloody się męczy z pierwszym, lepszym przeciwnikiem i bossem, a wkurza się, to jak będzie to z finałowym bossie. Nie, no co ty gadasz? Ja? Ja się mega relaksuję przy tej grze, przecież widać od razu. Jestem mega zrelaksowany przy każdej walce. Czy ja się wkurzam na coś? Co ty? Przecież jestem oazą relaksu i spokoju. Co ty nie zauważyłeś, jak jest mega zrelaksowany przy tej grze? Totalny relaks. No myślę, że ja też się wywalę z 20 razy. Ale mamy iskierkę. Okej. Okay. Jaki lag był dziwny. Samodoskonalenie. Właśnie boję się. Boję się, że ja też się wywalę, wiecie? Ile kosztowała ta gierka? A, raptem 250 zł. Czyli praktycznie za darmo. Dobra, czyli tu jest jakiś ślepy zaułek z jakimś starcem. Jeśli macie jakieś sekrety, to oczywiście mówcie. Dobra, jeszcze jest jedno miejsce, które trzeba sprawdzić. O proszę, patrzcie. Jakiś magiczny pyłek gdzieś tu jest. Ale wait, jak to otworzyć? Halo? Halo, magiczna brama, open the gate. Czyli prawdopodobnie to można dotrzeć też z innej strony. No to trzeba, dobra. Spróbuję z nim raz zawalczyć. Jak się nie uda, to jeszcze trochę pozwiedzamy i potem spróbujemy znowu z nim zawalczyć. No bo ten bydlak to wydaje się naprawdę taki, no, spierdzielnięciem. Ja się, tego się akurat boję mega. Kurde, no ten to się wydaje pierdzielnięty totalnie. Kurwa, no i nie wyszedł mi zaklęcie. Nie wyszło. Ale wbiegł we mnie, jak popierdziel. Zły timing, wytimingowany źle. No ma takie pojebanie powietrzne ataki czasami, co nie? Muuu, o kurwa. Kurwa, nie zdążyłem. Nie zdążyłem. Nie, nie jest ciężko, ciężko go wyczuć strasznie.
Ale mnie jebnął! Co to było w ogóle? O, wow. Dobra, no. Karo będzie miała dobre teksty do nowej serii. Uuu, mówisz? Ajajajajaj, no ten będzie trudny, coś czuję. Ten będzie trudny, dobra. No i drodzy widzowie, trudna gierka czy łatwa? No, dla mnie trudna, no ale ja nie jestem dobry w souls-like'i. Dobra, ogólnie ja czuję, że on nie jest do pokonania, ale wiecie co? Chociaż kurde kusi, dobra, jeszcze raz spróbujmy, Dobra, jeszcze raz. Za 30? No, bo on, no wydaje mi się, że jest, nie jest jednym, podobno jest jednym z trudniejszych, co nie? Więc dla mnie to będzie tak, myślicie, że 1000? Myślę, że 1000 prób to będzie optymalny wynik. Kurde, no. Kurde, rąbanie zrobi uniki. Ojojoj. Właśnie najgorsze to, że ten unik jest bardzo ciężko zrobić, co nie? O ten, tego, to jest strasznie ciężko uniknąć. On ma takie strasznie randomowe ataki, że strasznie ciężko wyczuć, w którym momencie robić unik. Strasznie ciężko. Kurwa, kopnął mnie, no co za debil. Ach. Oj, tego się nie spodziewałem. Au, auć. Połowę życia raptem. I znowu mnie kopnął. Aj, aj, aj. No. Coś czuję, że tak z 1000 razy chyba to będzie z 1000 prób, tak mi się wydaje, widzowie. No, tak około z 1000 prób, to chyba się wydaje, że spokojnie, co nie? Możesz parę punktów staminy wywalić. Dobra. Dobra, zanim pójdziemy z nim do końca zawalczyć, wydaje mi się, że zrobimy jeszcze jedną rzecz, moi drodzy. Ponieważ jest, jest kilka miejsc, których nie spenetrowałem. I na przykład tak, tu jest wejście do świątyni, straszne urwisko. Tu jest, jest to, formacja MOS. Osada. Wydaje mi się, że kurde... Czegoś... Ja nie zwiedziłem czegoś.
chyba na chwilę się teleportuję. Mam, wiem, że ten boss jest właśnie jeden, ale jeszcze czegoś nie spenetrowałem w tej wiosce właśnie i to mi bardzo głowę. Masz klony małpki? Mam klony małpki, ale szczerze mówiąc, te zaklęcie strasznie dużo zużywa many, a moim zdaniem niekoniecznie jest takie OP. Sporo rzeczy jeszcze tutaj zostało, no właśnie. Więc mamy jeszcze trochę w sumie do zwiedzania, więc skupmy się może... Kurwa, jebany zombie, nie wierzę. Nie no, nie wytrzymam z tego zombiaka. Jak on mi przeszkadza. Dobra, no właśnie, bo mam jeszcze kilka obszarów, które można po prostu zobaczyć, co tam się ukrywa. Uważaj na, też na bossy lekarz do bossa obrażeń czy defa. Używaj też, no właśnie, plus jak będziemy walczyć z tym bossem, to wydaje mi się, że też będzie fajnie użyć właśnie jakichś różnych eliksirów, które na przykład zwiększają życie, wiecie, takich rzeczy, co nie? No trochę takie to będzie, powiedzmy, ułatwienie. Ale też będę musiał je tak rozważnie używać, żeby przypadkiem ich nie użyć, wiecie. Kiedy na przykład sytuacja i tak jest przegrana, co nie? No bo czasami jest taka sytuacja, że wiecie, już tyle walczysz z bossem, a już wiesz, że przepierdzielisz, co nie? Najgorzej tylko, że to zawsze czas zajmuje. Ten boss jest o tyle trudny, lepiej używać unieruchomienia niż klonów, chyba że masz... Właśnie lepiej w też uważam, że unieruchomienie lepsze im. Właśnie taki jest problem z tym bossem jeszcze taki, że on strasznie ma takie nieprzewidywalne te ataki, bardzo chaotycznie atakuje, bardzo ciężko przewidzieć też jego uniki. Tych lekarstw możesz robić nieskończoność, wystarczy mieć macy? Nie no, wystarczy, trzeba mieć składniki, żeby robić lekarstwa. No to, jak nie masz składników, to jak niby zamierzasz zrobić ten? Musisz mieć składniki, czyli które są w ograniczonej formie przecież. No dobra, no ale to nie będę przecież co chwilę się respił i specjalnie biegł po jakiegoś kwiatka, byczku, no. I wiesz, o, tu mam jakiegoś debila. Akolita tygrysa, proszę bardzo. O kurwa. Jak gierki oceniam? No taka wiecie. Taka, ta gra sobie mapą. Biegasz sobie. Tutaj rozmawiasz z jakimiś gałganami. O, a propos przeciwnika, to nie jest gdzieś tam na dole właśnie? To taka wiecie, trochę Animal Planet ogólnie, kojarzycie? Animal Planet, taki program o małpach był? No, to właśnie podobny vibe jest ogólnie. No, można też porównać z takim Minecraftem trochę. O nie, latająca płaszczka!
Ja staram się teraz trochę bardziej rozglądać, żeby potencjalne sekrety, takie wiecie, znajdźki znajdować. Ale strasznie tu jest tak bardzo... No nie zawsze jest to takie proste, bo jest dużo sekretów takich mega ukrytych z tego co zauważyłem. O kurde. Jakieś widzicie, jakieś jaskinie wąchockie? Co nie? Jak ten... Tutaj niby możesz walczyć z bossem, ale jak pójdziesz w innym kierunku, to jesteś w jaskiniach wąchockich. I gdzie cię te jaskinie wąchockie zaprowadzą? Nikt tego nie wie tak naprawdę. Wiele nawiązań do mitologii chińskiej. Ej, wait, tu nie byliśmy? Ej, tu byliśmy jak nic. Inne wejście po prostu, no. Kurwa, byliśmy tu. Nie zabrałeś ducha, pierdolisz. Ducha jakiegoś? Dobra, to on będzie można go chyba w kadzidle. W kadzidle chyba można go wziąć, bo tam są zbłąkane duchy. No, to z tego co pamiętam to działa tak, że tutaj jest coś takiego jak... O, pozyskaj duchy. No i mamy. Już zabrany. Chillera, już pozyskano. Dobra, odpocznijmy sobie. Dobra, o, tu jeszcze nie byliśmy, teraz pamiętam. Tu, ten typ jest w ogóle przejebany. Ma zas... O kurwa. Bo to jest ten z duszą właśnie. Kurwa, nie. Myk, motherfucka. Uff. No, ten czarodziej mnie już załatwił dwa razy, więc tak trochę do niego, wiecie, z szacunkiem podszedłem. Bo naprawdę od niego czarodzieja to może tak randomowo zginąć. Niebieska tabletka Tai Chi. Okej, okay, potwierdź. Swoją drogą my mamy tę rzecz, co tam powoduje, że ten jeden ziomek może wytrzeźwieć? Bo tam był taki ziomek, który miał problem z trzeźwością, co nie? Natomiast mówił, znajdź mi wódę, jak znajdziesz mi wódę, to wtedy wytrzeźwieję. Jakiś taki był kontekst. Oho. Gdzie my jesteśmy w ogóle? No super. Nie, no nie wierzę, co ty robisz? Bogowie, co za małpa. Wejdź tu w górę, no nie wierzę. Dobra, nie, to nie. Nie da się nic zrobić, no dramat no jest. No przecież to jest w miarę płasko. Ruchome piaski, ta. Otworzę to se, a co tam? Nikomu się nie spieszy, mamy czas. O. Auć. Poczekaj, spróbuję tu wyżej wejść.
Auć, znowu. Da się tu jeszcze wyżej wejść? Nie. Ta, widzę, że we mnie strzela. Tylko ja chyba... No dobra, chyba musimy stąd spadać po prostu. Dobra, zlecimy. To było XD. O, patrzcie, mamy to, kadzidełko. Drugie już końcówka. W sensie generalnie już mam tego finalnego bossa odblokowane, tylko sobie po prostu jeszcze zwiedzam. O, o, ciekawe czy to otworzę. Ile tak gram na giganie? Z 300? O! Tu jest ten boss, ale akcja! Wróciliśmy do niego. Ale beka. No dobra, no to w takim razie co, to dokąd prowadzi te przejście? Okej, no. Jak już wymaksujemy, to wymaksujmy. Znaczy wymaksujmy, no zwiedźmy całą mapę. Co to za? Za jakiś ten, wiewiórka jakaś biegała, przerośnięta. Kto by się spodziewał? A, on jeszcze zatruwa. Ej, to jest boss! LOL! Auć, auć. Klasyka. O co chodzi z tą małą w płomieniach? O jakiej małpie w płomieniach masz na myśli? Dobra, nadal jesteśmy zatruci i generalnie wcale jesteśmy w jakichś zżygach i chuje moje dzikie węże, może zaraz to przejdzie z nas. Pnącze Luiła chyba naszą tą tykwę ulepszało, co nie? Tylko chyba tam więcej tego trzeba było już mieć niż jeden. Tej transformacji? No chodzi o to, że ona się wilka się przemienia, takiego, wiesz.
O, nawet dwie iskierki zdobyliśmy. To co, albo... Ciekawe. Nie, chyba damy tutaj już technikę. Damy chyba w obronność po prostu. Umiarkowanie zwiększa wskaźnik obrony. Wilka mogę ulepszyć, ale... Nie, wilka to bardziej, wiesz, to tak bardziej... Nie wiem, każdy poziom teletu zmniejsza sobie potęgi. Myślę, że nie ma co. Nie ma co chyba. To bardziej taki zapychacz ten wilk chyba trochę. Lepiej pójść po prostu w obronę niż samego wilka. Tak mi się wydaje. Oho, lag, lag. Nie. Ja pierdzielę, naprawdę mi skraszowało grę. Grę mi skraszowało, widzowie. A, jest jakieś chyba opóźnienie. Poczekajcie, zresetuję kamerkę. Halo, halo. Teraz jest git już. Grę mi skraszowało. Odcinki z tego będą na YouTube? No pewnie będą. Czemu miałby nie być? Tylko najgorzej, że mi skraszowało, będę musiał kawałek przejść jeszcze raz. Bez bossa już, co prawda, ale... Ale nadal będę musiał ten fragment pokonać jeszcze raz. Ajajaj, bez sensu. Nie lubię strasznie takich rzeczy. Strasznie nie lubię takich rzeczy, głupota. Takie Dead by Daylight? Co? To już, to jeszcze ktoś gra? W Dead by Daylight już nikt nie gra, to przecież wymarła gra, co wy nie pamiętacie? Nie no, do DBD zazwyczaj wracam, kiedy czasami jakiś fajny update wychodzi, ale generalnie... No gra DBD aktualnie, no, trochę mi się znudziła, co nie? Więc nie mam jakiegoś parcia, żeby w to grać. Patrzcie, i jeszcze... No dobra, ale dobra, poczekajcie, może w sumie... Bo chyba ci wrogowie się jednak zapisali, bo zobaczcie, tu nikogo nie ma. To chyba się zapisali ci wrogowie, więc nie ma tego złego. No, zapisali się. Co ja zrobiłem? Coś otworzyłem? Zaraz pójdę do dziecka. Zaraz pójdę i aktywnie. Dajcie mi chwilę. Tylko zbiorę sobie tu kwiatki. Sekretny boss? O kurwa, naprawdę? Zawsze to samo. Człowiek chce zebrać kwiatki, a kwiatki go atakują. Klasycznie. Ej, a co ty, piany jesteś? Dobra. Dobra, gdzie jest ten sekretny boss? To tutaj gdzieś?
Gdzie? Tutaj gdzieś? Nie, chyba nie. Chyba nie tutaj. Okej. To czemu tutaj było takie trąbienie dziwne? Co się tutaj machanie tym dziwnym tym dwihajstrem? Nie, to nie jest horror, to jest taki... To jest luźne takie... To jest taki Animal Planet z małpą w roli głównej. Trochę. Edukacyjny. Dobra, pójdziemy w jakieś randomowe schody w prawo. O! Gigantyczne drzwi. Debil by tego nie otworzył. Kurde, jaki to jest generalnie duży sektor. Ej, wait, my tu byliśmy. Chyba. Ja tu ze szczurkiem walczyłem. Ej, wait, ja tu byłem przecież. Kojarzę to miejsce. Tylko chyba stąd przyszedłem, z góry. A tych bram chyba się nie dało otworzyć. Po odwiedzeniu trzech miejsc z tym bębenkiem, chłopiec zaprowadzi się do ukrytego bossa przy studni. No dobra, ale to trzeba znaleźć trzy miejsca z bębenkiem, to nie takie łatwe chyba. A ciekawe, dokąd te drzwi w takim razie prowadzą. Aha! No i Meg, no i wyszło szydło z worka, tych drzwi się już nie da otworzyć. Czyli żeśmy ślepy zaułek, tak jakby. Z tej perspektywy. Ale już ja mam ostatniego bossa. Ja teraz jeszcze... Ja już ostatniego bossa odblokowałem, byczku. Czy na pewno chcesz użyć tego przedmiotu? Użycie tego uwalnia natomiast ciała duszę, kieruje ją do ostatniego odwiedzania świątej strażnika, by mogło zastąpić wskrzeszenie. Czy to jest jednorazowe? Nie, to jest wielorazmowe. Szlaku kadzidła. No, dobra. Teleportujmy się do kadzidła. Nie, no mam teraz drogę praktycznie odblokowaną na trzeci chapter, tylko jeszcze se zmaksuję. Patrzę jeszcze wszystko, czy czegoś nie ominąłem w tym, bo jeszcze chyba czegoś nie ominąłem tu, poczekajcie. Roztrzaskane kamienie. Chodźmy na chwilę jeszcze tutaj. Bo jeszcze dwie rzeczy mi nie pasują, wiecie? I nie wiem, gdzie są te bębenki oczywiście. Z wielkim żukiem? Oj, z wielkim żukiem to nie kojarzę akurat. Poczekajcie, sprawdzę tutaj jedną rzecz. Bo tutaj, o, po pierwsze, tu byłem? Kurwa. Po pierwsze. Kurwa, naprawdę? Ale mam pecha do tych debili. No tak, po pierwsze, to jest siebie zaułek. Po kolejne... Poczekajcie, bo tam w prawo poszliśmy. A co tu jest wprost? Bo... Aha, no właśnie, no właśnie. Czułem... Czułem, że czegoś, coś ominąłem. Ej, dobra, coś mi nie gra. Czy jakbym czegoś nie zwiedził jeszcze. Nie wiem, gdzie są te bębenki. I jak się te drzwi otwiera na górze? Też nie wiem. Dobra, mamy fajnie, expik dodatkowy. O, nawet lepiej. Kurwa, ile iskier mamy, bo nie zdążyłem zainwestować. Weźmy w tą obronę. Na pewno jeden. To nie ma o czym gadać nawet. Dobra, jeszcze, kurczę, mam wrażenie, że czegoś ominąłem. No ale dobra, jeszcze jedną rzecz sprawdzimy, dobra widzowie?
No i pójdziemy do tego finalnego bossa, no spróbujemy mu skopać dupsko, ale jeszcze jedną rzecz luknę. Muszę coś sprawdzić, dobra? Ale te bębenki nie zebrałem chyba. No i starego pijanego chyba nie nakarmiłem. Dobra, ja tego tu przechodzę, dobra? O, tego nie nakarmiłem jeszcze. Nie wiem, czy to mam, zaraz zobaczymy. O, chyba mam to. No. Czyli on nadal nie ma, nadal coś mu brakuje. To teraz świnia będzie przy świątyni. A, czyli on będzie teraz przy świątyni? Okej. Okay. Dobra. Okej. Okay. Okej, okay, to możemy tam się tepnąć, bo my tam już byliśmy w sumie. Dobra. To teraz tak. Okej, okay, w takim razie. Niech tak będzie. Tutaj nie wiem co to jest, zamknięte, nie da się nam wejść. Okej, okay, to chodźmy do tej świątyni przyczajonego tygrysa. Jedynie nie wiem co z tymi machajkami, jak te na górze te drzwi jedno otworzyć. Ale dobra, zresztą nie muszę mi na 100% odkryć wszystkiego. Dobra, czyli tak. Podróż. Te drzwi, gdzie byłeś, właśnie do żuczka prowadzą, ale nie da się ich otworzyć. Dobra, gdzie on jest? Gdzie ten gałgan? Tutaj? Widzieliście, że tutaj jest gdzieś. O, jest, faktycznie. Siema. Siema, dzięki za 2 miesiące, Christian Kura. No i co? Już? A, czyli już teraz mogę otworzyć te drzwi, tak? Teraz idź do tych drzwi, co nie dało się ich otworzyć. Okej. Kurwa, ile biegania. No dobra, ale zróbmy tak. Chyba tu. Powiem wam, że trochę bieganiny. No ale dobra. Ja już zróbmy, ogarnijmy ten temat. Ogarnijmy ten temat. No i będzie tralalala. Przygody małpy, małpy. Przygody małpy, małpy. Nie, ale te trzęsienie tym wichajstrem, to jak to zrobić? Tym co mówiliście, że jakieś dziecko pokaże coś tam.
Przepraszam, ja tutaj... O, świniak! Elo! To z tobą mam walczyć? O kurwa, jak bije! Ale głupio. No, ma takie nawet najgorsze ataki. Kurwa, dobry jest ten Gaugan. No, ma parę takich ataków, że jest naprawdę całkiem sporo. No, nikru. Strasznie. A, faktycznie jeszcze była jedna głowa Buddy, chyba. Tak mi się coś kojarzy. Dobra, no nic, chodźmy zobaczyć, co tutaj ten bydlak będzie miał do zaproponowania ciekawego. Maska z ryjem w ogóle odblokowałem. Przez krótki czas po użyciu tykwy umiarkowanie zwiększa wskaźnik ataku. Z kolei unikanie używania tykwy przez względnie długi czas umiarkowanie zmniejsza wskaźnik ataku. Takie sobie. No dobra, zobaczmy, co w trawie piszczy, no. Tak, uzależnienie od alkoholu, to trochę tak. Co tam, świniaczku? Jinren bu jian gu shi yue, jin yue cong jing zhao gu ren. Ni kan, huang jin zhi guo ye hao, luo ri zhi guo ye ba, dou yi bu fu cun zai. Chuan shuo zhe li de mang mang sha hai zhi zhong, cang zhe fu zhe yi zhi shang gu ju cong. Że dżuchong pingzhi li chen shui di di, wu zong ke xun. Yi dan xing la, bian hui zuan chu lai tun shi ren chu. Pian pian ta wai ke jian ruo pan shi, xun cheng dao fu gong lu, nan yi chuan tou. Wang lai shang lü bu gan kao jin, zhou bian xiao gu geng shi ku bu kan yan. Shi feng yi zhi huang mao diao shu xia xie, tu jing zi di. 感应到那巨虫身上似有无上佛力，于是施法镇住巨虫，收为己用。
Ciekawe. Szujałtu siłę fąbie, gancuj liula siale. Holaj, szujał sengum zutang, luzon na tangsung, i sun wukung, ci zan yu huang fungli. I si fungsa bizy, rye wukung. Na szujał de senfung zło się lihaj, ruo fej lingzi pusa zuzał, pasi zen zim nanci. Rzeszy. Okej, okay. O, to lubię. Kadzidełko. O, Piotr, dzięki za 29 miesięcy. Czyli widzicie, są jacyś sekretni bossowie jednak. O, jest i tygrys Maciek. Witam cię, tygrysu Maćku. Czy chcemy się zabawić? O nie, to tygrys Maciek! No i się porozjuczyłem. Złaź z ziemi, debilu! Dobra. No i wyszło, jak wyszło. Te uniki, a nie się tam. Kurwa, tego się nie spodziewałem. Trochę niewytajmingowane totalnie. Kurwa! Strasznie długie zaklęcie ogólnie, taka dygresja. Nie no, nie takie głupie te klony, tylko dużo many zużywają po prostu. Ja to tak widzę. Dużo many zużywają te klony Imo. Ej, powiem wam, że fajne jest te, kurczę, no mega, mega fajne jest te zaklęcie z tymi klonami, tylko że strasznie dużo many to zużywa.
No, nie wiem czy wiecie, dużo many zużywa i nie wiem czy jakby gra warta świeczki, ale ogólnie no nawet fajne te kopie są, co nie? Nawalają ci przeciwnika, ty masz chillerę, utopię, może faktycznie w te kopie pójśmy. A, najwyżej cofniemy, zobaczymy co z tego wyjdzie. Dobra, czy mi się życie zregenerowało? No właśnie nie. To powinniśmy się chyba cofnąć do tego. Tam ci się zregeneruje? Dobra, zregenerowałem sobie tutaj. Myślałem, że tu zaraz idę i jest kolejna walka, wiecie? Ale dobra, widzę. Królestwo Sahali. Ej, ale to taki mega sekret jest z tego, co widzę. Gigantyczna pustynia. Dobra, w ogóle, tak z ciekawości. Nawet, nadal nie mam tego rafinowalnego, żelaznego piasku. Szkoda. Przydałaby się ta lepsza broń. Skąd wziąć rafinowany piasek? Wiecie może, widzowie? To wygląda jak finalny boss, generalnie. Tego, z którym nie, tego nie pokonałem, więc... 虎先锋败了，想必你有几分神通。那妖怪身上不知有何法宝，与我相克，三昧神风都不能伤他分毫。妖引的妖怪出来，需要用擂鼓之法。我擂响大鼓，引出巨虫。若你愿前去，待时机一到，夺了他的法宝。 我便能施法降服此妖。Żółgi gnojarz. Fabian. Ale na potocznie przyjaciele mówią na niego Fabianek. Okej, chodźmy powalczymy z Fabiankiem, zobaczymy jak nam pójdzie. Fabianku! Aha, Fabianek sobie poszedł. Okej. No to zajebiste zaklęcie, kurwa. Zajebiście rzuciłem te zaklęcie. O kurwa. Auć. Ej, no walcie go, moi przydupasi! Tak, super, moi przydupasi, bosze! Żal, jednak nie inwestujemy w te zaklęcie, jest beznadziejne. Tak po zastanowieniu stwierdzam. Dobra, widzę, chyba trzeba mu w łapy napierdzielać po prostu. Thank you.
Co jest? O, nie lubi głosu tego bębna. A, nie żyje. S. Chwyć go? Jak go kurwa chwycić? Jak go kurwa chwycić? Widzę. Ale jak kurwa? O kurde! Jaka epicka walka ze sztym! No ej, tego się nie spodziewałem, jak mam być szczery, że to będzie taka walka. Niech wygra! Lepszy! To znaczy ja! Kurwa, teraz on może się co najwyżej zesrać! Ej, to jest w ogóle ten potężny boss, którym tam przyszło nam walczyć na końcu? Powinnam się komuś, bo nie wiem. Auć. Auć. No kurwa, podskoczyłem przecież. Dawaj, rypiemy go! Dawaj na solówę z nim! Motherfucko! Twoja stara... No ale to było dobre ogólnie. Ale epicka walka, byczki, co tu się dzieje? Się rozjuszył! Okej. Okej. Dzień jak co dzień? Dzień jak co dzień, widzowie? Ale go głowa napierdziela, gdyby miał kaca. Po długim czasie po aktywacji zapewnienie na poważenia, a to
Po użyciu na krótki czas ogromnie zwiększa redukcję obrażeń i zapewnia niewrażliwość na silne wiatry. Wyjątkowo skuteczny przeciwko określonym przeciwnikom. I efekt znieznacznie zwiększa wskaźnik redukcji obrażeń. No i to jest, mi się wydaje, że aktualnie to jest dużo lepiej, lepsze. Na to się przyda. Po skutecznym trafieniu kombinacją lekkiego ataku znacznie zwiększa wskaźnik ataku. Umiarkowanie zwiększa wskaźnik obrony, a to co to jest pewnie znaczną redukcję... Co to dawało? Umiarkowanie zwiększa wskaźnik obrony? Aha, pewnie znaczną redukcję obrażeń, gdy liczba użyć tych kwestii zostanie wyczerpana. Może to? Dobra. Dobra. Okej. Tutaj wszystko. Nie no, fajnie, fajnie, fajne miejsce. Takie przyjemne. Dobra, jeszcze, dobra, teleportujmy się do kapliczki. Chociaż nie wiem, czy on się nie teleportuje do tej tabliczki w tym innym świecie, jak mam być szczery. Nie, tutaj się teleportuje, dobra. No tak, jeszcze jedno miejsce bym zobaczył. W ogóle wytwórz pancerz, mam chyba nowy pancerz, moi drodzy, zobaczmy. Uuu, po przyjęciu lekarz przyznaje znaczną ilość koncentracji, umiarkowanie dużo czasu trwania wszystkich... Takie. Takie sobie. Jak mam być szczery. Dobra, wiecie co? Jeszcze takie po przyjęciu lekarz... No właśnie, ale to... Nie, nie jestem przekonany, jak mam być szczery. Dobra, podróż. Ten początek, jaskinia Longa, rozczeskanie kamienia, to tu jaskinia Longa, nie wiem, skaliste płaszczyzny, krówka szkwału. Które to było ten wejście? Poczekaj, wioska, dolina, wejście do wioski, dolina rozpaczy. To nie. Bo chodzi mi o to, że chcę jedną rzecz zobaczyć jeszcze, te wejście, drugie? Czyli które które to było? Podróż. Nie pamiętam, które to było wejście, wejście do wioski, dolina, co to było? No zobaczmy, co to jest. Bo chodzi mi o to, że jeszcze jedno miejsce, gdzie się Buddę dawało i chcę zobaczyć, czy... Faktycznie mogę tam dać tego Buddę. No i chyba pójdziemy na finalnego bossa. Mówicie, że są jeszcze dwóch... O, tutaj właśnie. Mówicie, że co? Mówicie, że jeszcze dwóch bossów jest? Ja chyba wiem, co to otwiera. Zobaczmy. A to nie jest to, gdzie było zablokowane? Poczekaj, zobaczmy. No, to było to, co było zablokowane. Dobra, nie wiem o jakiego, nie wiem, gdzie jest ten boss, o którym mówicie. Niemniej jednak tutaj tylko na prawo masz właśnie bębenek. W sensie na prawo stąd? Tutaj? Że tutaj gdzieś? W dzienniku możesz zobaczyć, ile bossów spotkałeś. Dziennik. Elitarne. Widzicie, nie wszystkie postacie. Dobra, idziemy teraz ten. Dobra, dajmy sobie na razie spokój. Chodźmy na tego finalnego pana bossa. Spróbujemy mu skopać mu dupsko. Idę się odlać, byczki, i zaraz skopiemy mu dupsko. Dobra, no to będzie trudna walka. To tak, na pewno wiecie, co zrobię.
sobie odejmę. Imo, nie będę iść te zaklęcia, one za dużo many zabierają. Bez sensu. Pójdźmy w obronę po prostu. Pójdźmy w obronę. I pójdźmy po prostu, już jak idziemy, to po prostu w to. I tyle. Dobra, moi drodzy. Cześć, jak dawno jest w drugim akcie? Ty chciałeś powiedzieć w 20 akcie. Dobra, no to co? Próbujemy. Dobra, najwyżej zginę 50 tysięcy razy, no co może pójść nie tak? Dobra, spróbuję. Spróbuję jeszcze raz z tymi debilami, zobaczę, czy oni mi pomogą faktycznie. Ale już widzę, że chyba nie za bardzo. I oni już nie walczą, mają już wypierdzielone. Oj, marnie to widzę. Spalony ran raczej. Kurde, no nie trafił, raz mnie trafił. Niego, że już nie mam many, co nie? O, gigantyczny żuk! Poczekajcie. Co robią te rzeczy, co mam? Zapomniałem o tych lekarstwach. Przez długi czas po użyciu znacząco zwiększa redukcję obrażeń. Redukcję obrażeń. To jest medykant przygniecający zło. Dobra, spróbujmy. Ej, dobre to gówno jest. Dobre to było. Kurwa, ale wjebnął. Kurwa, no nie udało mi się uniku zrobić. Nie dobrze. Jeszcze żyję. Kurwa, takie ma czasami te przewroty randomowe. No, czasami ma takie randomowe ataki.
Po dwie używają miejki, nie rozumiem. Nie rozumiem, jak po dwie. Nie no, te respienie tych małp dodatkowych nie ma sensu imo. Strasznie dużo many zużywa, a nic mi to nie daje praktycznie. Było blisko. Zastanawiam się. Poczekajcie. Kroku chmury. Wiesz co, oszczędzałem na zamianę wilka pod koniec. Bo już mało many miałem. No właśnie, widzicie? Zamiana wilka nie potrzebuje many? Na serio? Nie no, pierdzielisz. To nie wiedziałem. Myślałem, że to jest typowo ten. Chyba potrzebuje. Kurwa, zużyłem ulta i nie trafiłem. Boże, ty, z jakimi amatorami muszę tu się napierdzielać. Skurzyłem się. To jest najgorszy atak, strasznie ciężko go wyczuć. Ten kopnięcie jego tego. Strasznie. O, to też jest ciężki do wyczucia. Co ty robisz? No, jest ciężko. Kurde, dobry początek, ale... No znowu! Nie da się tego jego kopa uniknąć, on tak randomowo to robi.
Strasznie, jeszcze strasznie dużo obrażeń za to im idzie. No przecież zrobiłem przewrót, bo przecież ty... No dobrze szło. Dobrze szło i... No i wyszło jak wyszło. Trudna to będzie walka, widzowie. Siema, Freak Snake'u. Nie, kto? Elo, elo! No rob te uniki, poszedź ty! Znaczy pro... Chyba mają powiedzieć, jaki jest problem. Jest jakiś dziwny... Jest jakiś dziwny cooldown często, w sensie opóźnienie. Że pomimo tego, że naciskam, to mam wrażenie, że moja postać jakoś nie robi tych uników. Masakra. Nie no, za dużo rzeczy miałem innych Freaksonyku, no. I taki głupi sposób, ale generalnie fajnie, że jesteś, trzeba się na jakieś granko porządno mówić. Co nam ciekawego we Wrocławiu robiłeś? No. Jestem generalnie strasznie, jakby widzicie, początek mamy nawet opanowany, tak całkiem. Masz kurwa z marszu. Co to było? Czemu on go nie trafił? Boże. Co ty zrobić? Ona... No dobra, tego się nie spodziewałem. Nie, naprawdę. Tak dobrze szło i zabił mnie żuk nojarz. Trzeci jak jest mega nudny, polecam od razu przejść do czwartego. Czemu jest nudny?
naprawdę dobrze idzie. Mam full HP i nagle w jednym momencie... W jednym momencie mam zero. Bo naprawdę dobrze szło już. Śmieszna liczba wyjebek, to prawda. Zostało wam 45 sekund życia. Kurwa, no jebany wilk, walcz z nim. Ta. No i tyle byłoby z wilka, debila. No przecież nacisnąłem unik, znowu nacisnąłem unik. Oh, czemu ta małpa jest taka głupia? No nie wiem, ona powinna by w cyrku pracować, powtarzam się, ale taka jest prawda. No i jeszcze nie trafił, nie wierzę. No nie działa unik, no nie działa unik, po prostu moja małpa nie działa, nie działa unik. Nic nie poradzi już. Nie działa unik, nie chce unikać, znudziło jej się. Jesteśmy już na przegranej pozycji, beznadziejnie idzie. No nie, to akurat... Tu jest strasznie ciężki unik. Mamy... Nie mamy prawie nic, on ma prawie pełne życie, co nie? Bez sensu. No mówię, ona już tak uników nie robi, ta małpa. Totalnie ma wypierdzielone. Dobra, to było na przegranej pozycji już. To już było na... To i tak już mieliśmy na przegranej pozycji. Przy niektórych atakach małpa mnie zrobić uniku, ale czasami... No nie wiem, mam wrażenie, że są takie momenty, gdzie no to zazwyczaj unika się. A moja, pomimo tego, że naciskam unik, to moja małpa tego nie wykonuje i to mnie strasznie drażni. Ta, kolejna wyjebka. Muszę zaznaczyć. Yeah!
No i to jest idealny, idealny początek praktycznie. Gdzie on jest? Kurwa, no przecież nacisnąłem tą spację! Och, on zawsze wiem, że to próbuje i próbuje to uniknąć, a i dochodzi do takiej sytuacji, że się nie udaje. No i to mnie drażni. Dobra. Co jest? Co jest? Co jest? Co jest? Widzieliście? Nie mogłem tego uniknąć. Dziwne to było. Uniku, co się dzieje? Nie mogę się ruszyć! Ale dziwna akcja. Ej, co jest? Jakiś ograniczony ruch mam? Jestem w jakimś kręgu? Nie wiem, o co chodzi. Jakby mam strasznie ograniczony ruch ucieczkownie, chyba tak. Nie kumam, o co chodzi całkowicie. O kurwa, on się chyba rozjuszył, co nie? Wygląda jakby się rozjuszył. Chyba za daleko byłem. Kurwa! Nie, 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 nie. Tyle. Za duży stres jest pod koniec. Za duża, wiesz, zaczyna mi serce bić, adrenalina zaczyna wchodzić. Czuję, jak mi teraz serce bije nawet. Tak blisko. Dziwna była ta walka. Przez połowę miałem wrażenie, że nie mogę, w jakieś ograniczone pole działania miałem strasznie. Dobrze szło, ale na końcu się chyba za bardzo zestresowałem. Miałem go na już... Miałem go na raz praktycznie i się tak zestresowałem, że się nie udało. No, tak mi się wydaje. Za duży stres wleciał. Serce mi zaczęło bić.
命道挺硬。 No i co to jest? Bożeż ty, no! Jest tak randomowy, że go tym finalnym ciosem nie trafię. I to już automatycznie powoduje, że jestem w dupie, jak o tym finalnym uderzeniu go nie trafię. Właśnie, na jakiego tej jebanej tarczy nie jestem w stanie. Znowu to samo. Jak on tworzy tornado, go bi. No ale jak tworzy tornado, to zarazem chyba te skały takie robi. Czy mi się wydaje? Ale chamskie to jest. No przecież... Ja pierdolę. Ale mnie to kurwia już. O, i widzisz, jest taka fala i nie mogę nic zrobić. No i nawet zadaję mu finalny cios, który powinien go obezwładnić i go nie obezwładnia. Dajcie spokój. To jest takie NRNG. Jakby kombinacja podstawowego ataku za ten finalny atak zazwyczaj powoduje, że on jest taki obezwładniony. I czasami tak jest, czasami tak nie jest. No. Kurde, no najbardziej żałuję tego ranu 70, tego wcześniej, tak? A, w ogóle 72 powinno być chyba, co nie? Bo raz chyba nie zapisałem, też mi się tak coś wydaje. Tego 70 chyba? On był taki mega dobry. Co ty robisz, debilu? Nie no, szkoda, tam mieliśmy taki jeden dobry run już. Co ty? Nie, weź to wczytaj. Kurwa mać. Łapiecie, co ja zrobiłem? Przez przypadek nacisnąłem jedynkę za szybko. O, widzicie? Czasami się tego bezwładnia, czasami nie. Chodzi się o tym tornadzie, że jest bez ten? Hop, nie mniej, będzie tyle. No właśnie. No czemu to nie uderzyło, Boże? Takie randomowe rzeczy tu wchodzą.
Kurwa, co tu się dzieje? Jakieś dziwne, niewidzialne ściany są w ogóle. Co ty robisz? Widzicie to? Jakieś w ogóle te niewidzialne ściany, w ogóle go nie widać. O co chodzi tu? To jakieś pojebane jest. Mi się to nie podoba. No ten przewrót też jest irytujący. Dobra, no to się nie udało. Zły timing. Ja pierdziele, znowu to samo. Nie no, irytująca jest ta walka. Strasznie irytująca. Gdzie on jest? O, to przerywa w ogóle wichurę XD. Nie przesadzasz trochę? Co on się na końcu nagle takim popierdolem zrobi? Strasznym. Nie mogę do niego podejść nawet. Ja pierdolę, skąd nagle mu taki popierdol w głowie? Nie mogę, kurwa, do niego podejść! No kurwa, mać! Kurwa mać! No bij go, kurwa, zajeb go, proszę cię! No nie wiem, czy takie łatwo. Ale się zestrałem prawie. Dobra, jeden z trudniejszych bossów, z którymi walczyliśmy, fakt. Za pierwszym. Wiem, już widziałem. Podam wczoraj. Na jest Xiao Xumi Shan Zhizhu. Fa hao Ling Ji. Jest to szujao de kanguan zhiren. Da sheng yun hou, liu gen bu mie, san luo dao le shi jian. Zhe cei shu, si xia xun de qi zhong yi gen, yin zi shen xiu wei you xian, nan yi lian hua. Yu shi sheng le dai xin. Wo bu shen zhong le ta an suan. 连头颅也被他一并割去，做了存放根器、修炼邪法的容器。
连带黄风岭再次生灵涂炭，我之罪也。此番重回大道，全赖施主智勇无双。这世上应知，ale gdybym tego nowego gówna nie zdobył, to nie wiem, czy bym go pokonał. Te nowe coś, co rozprasza, jest zajebiste, bo to rozproszyło w ogóle całą tą burzę. Ta, coraz bliżej odzyskania mocy i Huyonga. No dobra, no a ja z tym, no. No to nieźle, że Lis się zamienił w kobietę. No. To się często zdarza, widzowie. O kurde. Ale plot twist. Ale plot twist mały. Ren je, shou je, fo je, yao je. Zhongsheng zi you gen qi, zhi you lie wei ci di, ke luan lai bu de. Ni shuo dui ma? Sun Wukong. Koniec rozdziału drugiego. Ni feng sha li zou le zhe yi zao, ke seng xun dao tian jin tou de gu guo, you ke seng zhuang shang hu chang zhui ya, shi tou da jia. 只怕你聋了耳又乱了心，越是贪图完满，越是搜不干净。鼠与虎都一样，没天命又不认命。小猴子，你听，那风里传来的
是求而不得的声音。Okej. Dobra. A ja rozumiem, że muszę wybrać. Dobra, co wybieramy? Nieznacznie wydłuża czas trwania efektu niezwyciężoności pierwszego ruchu ze wszystkich kombinacji rozmaitości. Zawęża okno odbicia osłony mocny głaz. Nie, to na pewno nie. Nieznacznie wydłuża czas trwania efektu niezwyciężoności. Co to jest efekt niezwyciężoności? Jakieś takie. Tym, że zwiększa atak po doskonałym uniku. Ale to musiałbym mocny głaz zainwestować, a ja nie będę w to iść. Bo to jest zaklęcie. Chyba trójka dla mnie. Też mi się tak wydaje. Po doskonałym uniku. No, chyba tak. Imo tak. Tak, uniki, imo uniki. Bo to się zdarza. Że się uda idealny unik zrobić. Polecasz gierkę? No jak lubisz ten grę o małpach, to wiesz, to może być spoko, co nie? Interesujesz się małpami? No, to będzie taka w sam raz. No to jest taki trochę, wiesz, to jest taki przyrodniczy o małpach. Chyba ten gra. Nie no, przecież była kobieta w tej historyjce. Nie rozumiem, jaki brak kobiet niby. Wafel z demem 2. Dzięki za subskrypcję, byczku. O, to też wygląda trochę jak kobieta, co nie? Ten posąg. Jaki brak kobiet, nie rozumiem. Są przecież posągi kobiet. To już na start walka? Tak? O, już na start. Dobra, to skopmy mu jeszcze dupsko. A taki zwykły przeciwnik. I tak właśnie zaczyna się nasza wakacyjna przygoda, moi drodzy.